I tak około godziny 9 rano ma być 22 do 25 stopni w Polsce zachodniej, jak i w Polsce środkowej i częściowo tutaj w północno-wschodniej. Będzie grzmieć, miejscami te burze mogą być intensywne i będzie gorąco, w wielu miejscach upał, jak i gwałtowne burze. Jest 9, tu pierwszy program Polskiego Radia. Wspomnienia zwykle są kolorowe. A jak wyglądałyby, gdyby były szare? To upalne lato było dla mnie szczególne. Miałem wrażenie, że nawet czas się rozpływa. Ach, i poznałem też pewną filigranową blondynkę. Ale najlepiej, jeśli zacznę od początku. To było tak. Pewnego razu latem jadę w Zielonej Górze autem. W radiu leci Lato z radiem. Czy Jarek coś mówi o panu samochodziku, o Radzyniu i wspomnieniach? Mówi też o podkładaniu głosu i pewnej Marii. Państwo piszą o swoich wspomnieniach związanych z historiami pana samochodzika. Są nawet tacy, którzy napisali tutaj. A ja na przykład byłem obecny przy nakręcaniu scen nad jeziorem. Pan samochodzik i tempariusze. I wiem, gdzie to było. I tu dokładne opisy i tak dalej. I szczegóły wszystkie. Ale co tam? W Radzyniu Chełmińsku. Dzień dobry. Karolina. Dzień dobry. To teraz będzie serialowo. Co tam pan samochodzik? Tak naprawdę podobno w serialu zawsze najważniejsze jest kobieta. Musi być elegancka, ładna, trochę tajemnicza, trochę tam zwodzić. W tym przypadku, w tym serialu, tą kobietą, czyli Karen, była... Maria. No to? Co pan na to? Tak jest. No, oczywiście, że wszystko się zgadza. Ale podobno, panie Piotrze, nie wiem, czy to prawda, że głos był nieoryginalny, tylko był podkładany. Tak? Głos był kogoś innego, już teraz nie pamiętam w tej chwili, kto to podkładał, ale... Proszę, jaka to historyjka. Janusz Wąferski wyjechali z Krakowa i do tej pory nie wrócili. Ktokolwiek spotkał wymienionych chłopców, o nich czy to radio padło? Proszony jest o skomunikowanie. Imieniny obchodzą Maria i Nikolę. Jestem nie ty, a ten sam dobry film nam się śni. Jeśli ktoś pomyślał, że ja tam pojadę, to miał rację. Nie jesteś ty, jestem ja. Niech nie odchodzi nas cały świat. Jeszcze nie kochasz mnie, lecz wiesz, że ta burza już się skończyła, ale jak się okazało, to był dopiero początek. Skandal. To profanacja.